Witam, z tej strony Mrówka. Sorry, 6 lutego. Dzisiaj na warsztacie jest Deutsch, oczywiście szwagra. Przegląd taki ogólny i no ogólnie to trzeba go przejrzeć. I tutaj mam parę napraw i wymiana filtrów oleju w skrzyni. Standardowo przedni most plus zwolnice z przodu. I co tutaj już sobie grzebnęliśmy. No na pewno będzie olej wymieniany, to już szwagier pojechał kupić. Tutaj wymieniamy uszczelniacz na tym wałku WOM-u. Ale ja tutaj rozebrałem, tam obudowa jest. No co zauważyłem, że na tym wałku, znaczy na tej raczej bieżni, na tej bieżni może sobie wezmę. Już mi jest, chyba się naładowała bateria. Gdzieś kurde rzuciłem ten plasticzek i już nie mogę znaleźć. Cholera. Dobra, mniejsza z tym. No, jeszcze zakładkę. I teraz tak. No założymy nowy uszczelniacz. Nowy Simmering, ale tu już na tym są rowki. Na tej bieżni już jest rowek i to nie jeden, bo tutaj chyba nawet dwa widzę. No bynajmniej ta bieżnia, ta gładź nie jest już idealna. Już jest swoje już tutaj wypracowane ma. Także no założymy uszczelniacz i zobaczymy co się będzie działo, jak będzie trzeba częściej. Będzie trzeba częściej zakładać, wymieniać uszczelniacz, no to po prostu może się będzie wymieniało częściej ten uszczelniacz, bo wymiana tego elementu. Dalej z tą kamerką, przydałaby się kamerka z tym. Z poglądem, ale niestety z podglądem. Miesza z tym. Wymiana tego elementu łączy się chyba z rozebraniem całej skrzyni i chyba rozpołowienie nawet ciągnika. Także to już jest gruby temat. Także na razie będziemy tutaj będziemy się ratować wymianą tego uszczelniacza i zobaczymy co z tym będzie. Co jak to wyjdzie. Co tutaj dalej jest. Ja tu już na dole mam podkręcane filtry, spuszczony ten olej. No tutaj mosty to wiadomo. Tu pewnie jeszcze jakieś smarowanka porobię mu. Widzę, że tutaj tłumik jest. Dziura się zrobiła. O, szwagier czymś tutaj próbował zalepić. Ale ja chcę to odkręcić, bo i tak muszę się tutaj dostać, bo tam jest elektrozawór od pubiegów. Tam jest jakiś filterek. I tam trzeba ten filterek podobno, tak mi szwagier tłumaczył, trzeba go chyba wymienić, czy wyczyścić. Sprawdzić, zobaczyć co tam jest, także tam muszę się dokopać do tych elektrozaworów, to mi właśnie pokazywał. Tam mi pokazywał właśnie, że tam jest chyba jakaś obudowa, też tą obudowę muszę zdjąć i to wszystko tam jest. Tam jest wszystko pod tymi kablami, także tam muszę się dostać. Najpierw to ja się biorę może za ten tłumik, zdejmę ten tłumik, zobaczę co tu jest, jak to wygląda, żeby to pospawać. Skrzynkę akumulatorową zdejmuję. No. Także po kolei, co będzie uszkodzone, co tu będzie urwane, zaraz się też naprawi. Bo Deutsch ma chodzić przy opryskiwaczu i przy rozsiewaczu. Tak jak kiedyś robił tylko przy ładowaczu, tak teraz już dostaje inną funkcję. Będzie trochę więcej pracował u szwagra, więc trzeba go tutaj, można tak powiedzieć, że doprowadzić do porządku. Przygotować do tego sezonu, bo nie będzie sobie stał, tylko będzie teraz musiał robić. Dobra, już. Części przyjechały. Tutaj dystanse sobie spasowałem, bo tu przypadały dwa. A tutaj włożyłem już trzy. Przy czym w tej konfiguracji jest troszeczkę grubsze, ale to jest... Zaraz zobaczymy. Miałem tu pomierzone wszystko. Zero. I tu mamy tak. ...64. Trudno mi to stwierdzić tutaj, bo...
raz. Jest trochę, te blaszki są krzywe, one ogólnie tutaj, ta jedna była zerwana. No, 59, można powiedzieć, że 60. 0,60 mm. A tu mamy 68, no. Czyli jest troszeczkę grubiej, bo te dystanse podchodzą pod co? Tu pod to, pod ten, pod tą krawędź, tu pod ten rant i tutaj podchodzą pod łożysko, nie? Tu jest łożysko stożkowe i tutaj właśnie pewnie, żeby zlikwidować te luzy, o, to w ten sposób tu przychodzi, że po prostu podczas dokręcenia luzy się niwelują, też nie można za dużo, ale były dwie 0,50, teraz będzie 0,60, myślę, że będzie ok. No, uszczelniacz też jest nowy. Uszczelniacz 190 zł netto. Ciężko do dostania, tylko w oryginale. Także szwagier musiał jechać do Jaryszek, żeby go po prostu kupić, bo nigdzie nie mogłem tu w okolicy dostać. No trochę szkoda, że nie ma w zamienniku, ani nie ma jakiś tam w standardzie, bo tak jak mówiłem wcześniej, tutaj ta gładź nie jest już idealna i on może, nie wiem, może rok wytrzymać, może dwa lata wytrzymać i on znowu będzie leciał, bo tej gładzi już tam już są po prostu ryski. No, tak to by się zawsze częściej wymieniło, zamiennik za, przypuśćmy tam, nie wiem, 20-30 zł będzie ok, nie? A tu niestety tylko w oryginale występuje, ale dobra jest, no. Nic na to nie poradzimy, musimy to złożyć, żeby to po prostu nie ciekło i zobaczymy, jak długo to po prostu wytrzyma. To wtedy będzie można myśleć, czy trzeba będzie to zrobić, czy po prostu niech już tak zostanie i będzie się tylko uszczelniacz wymieniało. Dobra, ja tutaj to montuję, bo jeszcze tutaj mam do zrobienia tutaj ten wskaźnik oleju, bo tutaj już nic nie widać. I mamy to rozebrać i sprawdzić, co tam jest, żeby tutaj było widoczne stan oleju w skrzyni, bo tutaj nie ma żadnego wskaźnika typu pręcik wyciągany tak jak w silniku, tylko jest po prostu, to jest wskaźnikiem oleju, więc trzeba zrobić tutaj to. No i tam z przodu to, co mówiłem wcześniej. Dobra, i działamy dalej. Wczoraj nic nie nagrywałem, bo cały dzień robiliśmy ze szwagrem, żeby pognać troszeczkę tej roboty. Co mi tu jeszcze zostało do zrobienia, a najpierw może powiem, co zrobiliśmy. Co zrobiliśmy, to tutaj ten uszczelniacz zrobiliśmy na wałku. Miarkę, bo miarka, na miarce już nie było nic widać. I szwagier chciał, żebyśmy tutaj zajrzeli do tego. I co ja tu zrobiłem? No jedynie co tu zrobiłem, to tak. Te szkiełko po prostu obróciłem i tu dałem nowe o-ringi na tych śrubach, żeby gdzieś tam nie ciekło i no i to wszystko, no co mogłem zrobić więcej. Tylko o, gdzieś tutaj, no, gdzieś tu się poci. Tu dałem uszczelniacze, tu nowe i tu, ale tu na tym są też takie plastiki. Tutaj już nie miałem tych o-ringów, bo te o-ringi są takie jakby jajowate, nietypowe trochę. Ale może dokręcę i może ten, może będzie trzymać. No, ale przynajmniej teraz ładnie widać. Bo wcześniej to było całe takie żółte i faktycznie zlewał się olej z tym nalotem od tego. Tu jeszcze mam to do zrobienia tutaj. Tu muszę wspawać mu coś nowego, bo tu jest wychuźdane. Oczywiście smarowanko standardowe wszystkich punktów. To już tam takie bieżące. Tu przy tym. Strasznie burdel mi się tu zrobił, muszę to ogarnąć, jak tylko wyjedzie ciągnik. I teraz tutaj tak, tutaj był robiony tłumik, już też był troszeczkę zmęczony, także tu mu wszystko wyspawałem. Tam z tyłu jeszcze tutaj, w tym tłumiku głównym też, miał małą dziurkę. Tutaj, tam, w tym miejscu, jest tutaj, są elektrozawory od pubiegów i wałka. Tam też zaglądaliśmy, bo tam kiedyś miał z tym problem. I trzyma, nagrywam, jakby co.
I teraz tutaj wszystko, wyciągaliśmy te elektrozawory. Ja tutaj pokażę Wam fotę, jak to wygląda pod tą kopułką. I wyciągaliśmy te elektrozawory i sprawdzaliśmy, bo tam były jakieś filterki czy coś, tłoczki, trzeba było zajrzeć i faktycznie szwagier miał rację, bo tam zbierały się, może nie opiłki, ale kawałki jakiejś gumki, czegoś. I faktycznie było to tam, także warto było zajrzeć. Tutaj akurat miał dobry pomysł. Powiem, że kiedyś miał problem z jednym zaworkiem, że jeden się zaciął i pubiek wchodził na pubiek i miał z czymś problemy. No i tutaj też tłumik, tu zaraz pospawaliśmy, tu jeszcze co nam zostało, to do zrobienia to most z przednie zwolnice, ale musi przywieźć impuls, bo nie mamy takiego impulsa. Olej już mamy, olej świeży wlany w skrzyni. No i to chyba by było wszystko, jeśli chodzi o ten ciągnik. Także dzisiaj prawdopodobnie już wyjedzie. Aha, tu jest nakrętka do wlewania, tam będzie do spuszczania. Dobra, no czyli jeszcze tam go sobie przejrzę, popatrzę, może jak coś tam gdzieś znajdę, to jeszcze coś tam grze. Aha, no i tutaj, bo tutaj AHR-a mu robiłem, znaczy ja nie, ale oddawałem do elektryka, który to tam ogarnął, bo przestał mu działać AHR i tutaj ten czujnik, coś jest nie tak, że on mu tam podnosi coraz, co każdy cykl podnoszenia nie opuszcza maksymalnie na dół, tylko wyżej za każdym cyklem. Także coś tu jest nie tak i trzeba to rozebrać, zajrzeć do tego. No i w sumie to by było wszystko. Dobra, ja biorę się za tą robotę, szwagier niedługo przyjedzie, a ja sobie już tutaj zrobię to i potem sobie zrobimy zwolnicę.